Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, kto nie zauważył jeszcze, to zmieniliśmy formę jednego słowa i do poniedziałkowego odcinka odsyłam po wyjaśnienia. A jeśli już wszystko wiemy, jak funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, to proszę Was, żebyście subskrybowali nasz kanał, żebyście udostępniali to nowe jedno słowo i byśmy mogli poszerzać tę wspólnotę ludzi, którzy modlą się codzienną Ewangelią. A fragment dzisiejszy, kochani, to Łukasz 9, rozdział 57-62 i zdanie, które wybrałem, posłuchajcie. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Idź i głoś Królestwo Boże, stwierdzenie z liturgicznego przekładu 5 wydania Biblii Tysiąclecia. I ten sam fragment, to samo zdanie z Biblii Pierwszego Kościoła w edycji Vocatio: idź i nieść wiadomość o Królestwie Bożym. I znowu, kochani, zresztą to mnie bardzo urzekło od samego początku, kiedy trafiła w moje ręce świeżo wydana Biblia Pierwszego Kościoła, właśnie to, że ta dosłowność tego przekładu bardzo trafia do współczesnego człowieka. Jeśli dzisiaj słyszymy, jakby nie było, dość taki religijny język już teraz, idź i głoś Królestwo Boże, no to troszeczkę może momentami trudno nam sobie to przełożyć na rzeczywistość. Często myślimy na przykład, że dotyczy to tylko księży czy biskupów. Ale kiedy czytamy idź i nieść wiadomość o Królestwie Bożym, no to tę wiadomość możesz zanieść wszędzie. Możesz zanieść do pracy, możesz zanieść do przyjaciół, możesz zanieść do rodziny. Zanieść wiadomość. Wczoraj mówiliśmy o tym, by być messengerem, tak? Czyli tym gońcem Ewangelii. Cały czas jesteśmy właśnie w tym, że Jezus mówi dzisiaj: ludzie będą umierać, rodzice nam będą umierać, będziemy chorować, będzie się tak czy siak działo na świecie, okoliczności będą się zmieniać, każdy dzień przynosi coś, co nas może zaskoczyć. Ale ta jedna rzecz się nie zmienia. Idź i zanieść wiadomość o Królestwie Bożym. Tam, gdzie tego dnia podążasz, tam, gdzie idziesz. Łącząc to z wczorajszym fragmentem, bądź gońcem, tym niestrudzonym i zanieść wiadomość. O to chodzi, bez względu na to, co się wydarza w Twoim życiu, w moim i w świecie, który nas otacza. Zanieść wiadomość. Kochani, w tej nowej formie chcemy codziennie modlić się tym słowem, modlić się na końcu naszego rozważania, by to słowo właśnie uczyniło nas tymi messengerami, by uczyniło nas tymi, którzy zanoszą wiadomość tam, gdzie idą. Panie, prosimy Cię, żebyśmy mieli takie nogi i takie serce i taką głowę, żebyśmy tę wiadomość o Twoim Królestwie zanieśli wszędzie tam, gdzie idziemy. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.